Proszę Państwa, tak wygląda dzisiaj niebo nad Warszawą. Czemu pokazuję niebo nad Warszawą? Ponieważ dzisiaj na niebie, a raczej na mapie lotnisk świata pojawiło się kolejne nowe, duże lotnisko. Pod Berlinem został otwarty port lotniczy BER. Port, który miał się nazywać BBI, Berlin Brandenburg International, ale musiał zmienić nazwę, ponieważ port lotniczy o skrócie BBI już istniał. Niestety, był to dopiero początek fatalnych wpadek związanych z tym lotniskiem. Budowa tego lotniska miała trwać 5 lat. Trwała 14. Miała kosztować 1,9 miliarda euro. Kosztowała ponad 6 miliardów. A do tego już wiadomo, że zostało źle zaprojektowane, że na przykład droga, odstęp między punktami obsługi klientów a punktami kontroli bezpieczeństwa jest za mały, tak? Że po prostu będą tworzyć się zatory, będą tworzyć się ogromne kolejki, że to lotnisko i terminal już się nadają do przebudowy. Jest to przestroga dla wszystkich tych, którzy popierają budowę CPK, Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ogólnie rzecz biorąc, wyprowadzenie ruchu lotniczego z Warszawy to dobry pomysł. W ujęciu długofalowym może się to okazać sensowną inwestycją, ale tylko wtedy, jeżeli przeprowadzi się to w sposób rozsądny i przemyślany. Nie tak, jak planuje rząd. A rząd niestety właśnie w tym tygodniu zadecydował o tym, że 13 miliardów złotych zostanie przeznaczone na pierwszy etap budowy CPK do roku 2023. Te 13 miliardów budzi na prace planistyczne, na wykup gruntów i na dalsze przygotowania. Czemu CPK w obecnym kształcie jest złym pomysłem? Po pierwsze, należy się zastanowić, czy w erze pandemii koronawirusa, przy obecnym fatalnym stanie finansów publicznych, akurat taka inwestycja jest najbardziej potrzebna. I czy w ogóle ruch lotniczy wróci do poziomu sprzed pandemii? To jest bardzo mało prawdopodobne. Do tego komponent kolejowy CPK budzi ogromne wątpliwości, ponieważ rząd planuje budowę prawie 2000 km nowych linii kolejowych. To oczywiście jest bardzo potrzebne. Polska sieć kolejowa bardzo potrzebuje nowych linii, ale on fatalnie je planuje. Planuje je potem tak, że w przyszłości prawie każdy dalekobieżny pociąg będzie musiał zatrzymywać się na tym lotnisku. To oczywiście wydłuży czas podróży i sprawi, że kolej nie będzie odpowiednio konkurencyjna wobec innych gałęzi transportu. Co gorsza, linie te projektowane są pod prędkość 250 km na godzinę, podczas gdy cały świat jeździ już 300, 320, a nawet 380 km na godzinę. Pod prędkość 250 km na godzinę projektowana była CMK w roku 1970, tak? 50 lat temu. Dosłownie 50 lat temu. Ale dla ekipy rządzącej niestety późny Gomułka jest nadal szczytem możliwości nie tylko ideologicznych, ale też technicznych. W ten sposób nie można projektować tak ważnej, ale przede wszystkim tak kosztownej inwestycji publicznej. Miejmy nadzieję, że ten projekt da się jeszcze naprawić, a kolejnemu marnotrawstwu naszych pieniędzy da się jeszcze zapobiec.